Oto jest kolejny, trzeci dzień mieszkania w Malechowie 89. Tym razem mam rejestrację z Koszalina. Widzę, że mój sąsiad kupił nowego Fiata Cinquecento. Dzień dobry, sąsiedzie. Dzień dobry. Za ile pan go kupił? 5 000 za tanio coś. Ło, tanio. To ja chyba już jadę do pracy. No to ja sobie wsiadam do auta. Jedziemy sobie. Okej, jedziemy sobie teraz do pracy. No, o, tutaj tiry normalnie coś robią. Rozwiejechaliśmy z terenu zabudowanego, możemy sobie przyspieszyć do 100. Tutaj się skręcamy. O, tutaj normalnie ten kierowca BMW się profesjonalnie normalnie ustawił. Właśnie, jestem ciekaw, gdzie się podział Bezuś, czyli kolega Rafała, ten, który mi kupował. Trochę nielegalnie. Pomerdało mi się trochę drogi. Co to w ogóle za wieś? A, tutaj mogę kupić dom. A ja nie kupiłem. Za ta dziadowska droga. Idziemy sobie do Tarłowa. W ogóle nie wiem, gdzie ja jadę. Dziwna ta wróżka w ogóle. Ale ja jechałem pierwszą. Nie wiem, jechałem pierwszego dnia tutaj. Powinienem jednak jeździć. Tutaj skręcamy chyba już na Sęczkowo. Tak, tutaj jest już Sęczkowo. O, pociąg jedzie. Pociąg jedzie, pociąg jedzie. No, co te maluchy robią? Nie no, już się boję, co się tutaj stanie. Wariaci. Jedziemy sobie do Darłowa. Jak oni w ogóle jeżdżą? Z tego dnia to oni naprawdę piracą strasznie. Tutaj gdzieś stoi. O, co te maluchy robią? Co tu się dzieje? O, co jest?
Myślę, że trzeba jakaś uważać tutaj w radar. Widziałem tabliczkę. Dziwne, nie widzę go. Jakiś musi być zakamuflowany. Uff, dobrze, że mnie tak wyprzedził, a nie mi zajeżdżał drogi. Tutaj, Tiris naprzeciwka jedzie. Paczkę bez zgody szefa chyba mogę wziąć. Mi Bezuś mówił. My jesteśmy w Darłowie. Znowu ta sama droga. O, tu do... O, 126 to był. Przegapiłem. Że w tej Biedronce można zawrócić. O! Da się. No i zawróciłem. Teraz jedziemy sobie. Okej, okay, paczka dostarczona. Teraz jedziemy. Tam do paczek. Tutaj widzę patrole policyjne pod Darłowem. Widzę, że jednak policja zajmuje się suszeniem tej drogi. Wow, ale zwolniłem. O, tutaj normalnie, co ten koleś w maluchu robi? O, co jest? Ten maluch robi? O nie, będzie chyba kraksa. O, na szczęście nie. A, znowu tory. Idziemy.
Nie, no to jest psychol. Co on robi? Debil. Chłop przyjechał zjazd chyba i zawraca bardzo nielegalnie. Co? Gdzie Okej, jest? Gdzie właśnie po... wjeżdżamy na Ulenberg. Ej, Mazda, chcesz poznać jakiś śmieszny żarcik? Ulenberg wjeżdżam. Ej, Mazda, powiedzieć Gdzie coś. tutaj jest jakiś szef? Dzień dobry, panie sąsiedzie. A dzień dobry. Pan tutaj też pracuje? Czy pan jest tym od dawania pieniędzy za paczki? Nie, ja tu pracuję. Ja właśnie wróciłem z Darłowa, bo odbierałem O. paczkę. O, to piękne, piękne miasto. Wie pan, gdzie jest szef? Szef Mikusio? Nie, nie wiem. To ja zaparkuję na razie. Gdzie jest ten szef? A co? Gdzie się paczki zawozi? A, tak, zawoź się paczki. Przepraszam, Dzień że dobry, panowie musieli tyle czekać, pan tu jest ale szefa? był straszny korek w O, pan sprawie. przyjechał. Pan tu jest szefa? Tak. Dobrze, to niech tutaj pan powie na początku. No więc dobrze, kto po co przyjechał? Ja zawiozłem paczkę do Darłowa 126 i chciałbym za to pieniądze. Okej, proszę bardzo. Ile dostanę za to? Ile dostanę? No, dokąd pan jechał? Do Darłowa? Tak, do Darłowa, Co 126 pan budynku. przewoził? Co pan przewoził? Przewoziłem chyba jak coś z Allegro. A, to będzie 3,5 tysiąca złotych. O, dziękuję. Dziękuję, do widzenia, panie szefie. Bardzo, do widzenia. A więc tak, pan tutaj po co jest? To ja już sobie jadę do domciu. Ja już sobie jadę do domku. Nic nie ma. O, widzę, że chyba sąsied za mną jedzie. A nie, on jedzie gdzie indziej. No to jedziemy sobie do domku po długim dniu pracy. O, chyba trzeba będzie chodnikiem. O, udało się chodnikiem przejechać. Okej, już jesteśmy pod domkiem. Oszukali mnie tu z tym krawężnikiem. No i jesteśmy w domku. No i idziemy sobie zasnąć. Dzisiaj już nie ma deszczowej pogody jak wczoraj. No i widzimy się w następnym odcinku RP. Cześć.